Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek o właśnie tego Custom Motorcycles Garage. Nie no, żartuję oczywiście, mechanika motocyklowego 2021. Jak się dzisiaj postaram, to może doprowadzimy te dwa projekty do końca, czyli klasyka i the best of full of version. Chyba mam jakieś części nawet kupione, także możemy od razu zająć się montażem czegoś. Pokażcie, bo do końca nie pamiętam, ale chyba mam pokupowane części. Tak, bo my tu lecimy z eleganckim, nie? No to proszę bardzo, to coś mamy, całe szczęście. A tam lecimy z klasykiem. Z klasykiem o tyle łatwo, bo tam nie trzeba szukać, nie? Od razu kupić wszystko, co klasyczne i gitara. Tylko bardziej na streamie dusza, nie? Okej, okay, nie ma tłoków lepszych niż fantastyczne, bo chciałem kupić... Wiadomo, takie być powinno, nie? Nie ma. Nie ma lepsze niż fantastyczne. Także montujemy Fantastico Bombalo. A tego nie sprawdziłem. To muszę sprawdzić. To już sobie zaznaczę od razu. Fantastico. Czy ja mam puszkę do... Tak, tu nie ma znowu innych, czyli tylko standard. Nie mam filtra paliwa. No, to się Sebastianku nie postarałeś. Ale moi drodzy, okazało się, że jednak są inne korki. Myślałem, że są tylko klasyczne, ale są też i gotowe zestawy do każdego elementu. Do każdej wersji. Także jestem w tym momencie po części happy. Docisk sprzęgła. Chyba są tylko zwykłe. Otóż to. Wałka już nie mam. O, pięknie, Sebastian. Ten wał jeszcze mamy. Nie no, pokrywę to muszę zobaczyć, bo jak tu jest współczesny, to musi być też i lepsze, nie? Na bank, tak sobie myślę teraz. Dobrze, tu na razie jest wszystko. Dużo nie ułożyliśmy, ale mamy chyba też parę części kupionych. Classico. Pięknie. Tłoki oczywiście, że klasyczne. Chyba nie mam, nie? Nie, bo współczesnym to nie, nie. Wybaczcie, ale nie. I nie, i nie. Zrobimy sobie tako... Aha, bo mi nie pozwoli dać dwóch elementów, nie? Muszę pamiętać, żeby dwa takie kupić. Te chyba też mam po części już kupione. No oczywiście, że pokrywki mi brakuje, bo jakżeby inaczej, co nie? A czekajcie, może pierw kupię te elementy. Póki jeszcze mam jakieś fundusze, nie? Wałek tłoka. No i zobaczcie, nie ma lepszego niż fantastyczny. Czyli taka sama sytuacja jak z tłokami. Okej, okay, kup, a przy okazji kup też klasyczny. Bo wiemy, że tego nam brakuje. To jest teraz wałek tłoka A1, by się nie pomylić, nie? Czyli ty, kolego. Mam nadzieję, że nie kupiłem teraz dwa razy tego samego, nie? Filtr paliwa też nie ma. Nie ma. Kupimy filtr, bo nie wiem, czy tam mam. I zatyczkę filtra też kupimy. Od razu. Górna pokrywa sprzęgła jest elegancka. Mam jeszcze pieniądze. Zabudowa bezpieczników mamy i wałek sprzęgła mamy. Dobrze, to tych parę elementów jeszcze możemy tu zastosować. W montażu. Pięknie, jedno z głowy, nie? Classico, panie. Tu też Classico. Otóż to rdzeń cylindra. Mamy takie rzeczy współczesne, czyli już wiemy, że tego nam brakuje. Ale wiecie co, na razie tego nie zapisuję, bo mi się zamiesza. Co do tamtego jeszcze wrócić. Czy ja kupiłem w końcu ten wał lewy? Nie. Bo po co, nie? Ale to sobie później zrobimy. Czy ja mam pokrywę klasyczną? Mam, bardzo ładnie. Pokrywa miski olejowej? Mam, świetnie. To cieszy. Czy mamy zębatkę 01? Mamy. Pokrywa alternatora, przepraszam, już nie. Akumulator kupiłem w końcu? Kupiłem, no to miło. Na budowę? O dziwo też. To cieszy. A czy ja kupiłem manetki w sumie? Czy rękojeść kupiłem? Znaczy nie manetki, rękojeść, nie? Lusterko. Też, no to kolega nabiera powoli kształtów. Już takich ostatecznych kształtów. Co nie? Tu szyby brakuje?
O, to mnie zaskoczyłeś, myślałem, że to masz wszystko ogarnięte. Dobrze, no powoli, widzicie, że mocno silnika jeszcze brakuje, nie? Tu kupiliśmy kilka części, to też możemy od razu zamontować. Montaż. Fantastyko, nie? Ciebie jeszcze póki co nie mamy, bo to tylko współczesne. Współczesne nas nie interesi. Fantastyko. Kupiliśmy ten filtr, nie? Tak przy okazji. Tyk. Ale pokrywki już nam nie pasuje. Czego tu brakuje, że no pokrywka nie działa? No chyba musimy mieć pozostałe elementy jeszcze, co? Co jeszcze, moi drodzy? Tak, montaż, montaż, montaż. Kupiłem ten wałek w końcu? Kupiłem. Mocowanie docisku sprzęgła. Podejrzewam, że nie ma innego, ale wolę to sprawdzić. Górna pokrywa elegancka, to już możemy zamontować. Aha, no to już wiem, dlaczego ta karoseria, znaczy ta główna rama jest taka dziwna, nie? Bo ta pokrywa też jest taka brudna, nie? No tak sobie wymyślili, co nie? Że akurat elegancki już będzie taki, a nie inny. Ja tu dam sobie go do zakupu, ale mi się wydaje, że nie ma lepszego, także i tak to zamontuję. Natomiast tu by już musiało być lepsze. Dźwignia zmiany biegów? Wolałbym to sprawdzić. Tak samo ciebie. Wiem, że miałem tego w końcu nie kupować, w końcu kupuję, nie? Taki cały sebek jest ze mnie. Dobrze, ale to za chwilę, bo moi drodzy, potrzebują trochę funduszy znowu. Mając 1700, to mało co zdziałamy. A chciałbym zrobić, z racji, że mamy 13 poziom, zrobić kolejną misję główną, nie? Bo to w sumie najbardziej nam na tym zależy, żeby historię dokończyć. Znaczy historię, no. Poznać wszystkie zawiłości mechanizmów naprawy, wykonując misje główne. Ale zanim jeszcze, to jeszcze możemy chyba do postępu coś wydać. O, właśnie o to chodzi. Co my tu mamy? 5% możliwości dostania za części za darmo na OK. Możliwości darmowej naprawy też spoko. Więcej miejsc w magazynie na swoim motocykle. To się przyda za parę chwil. Szybsze wlewanie cieczy. Spoko. Automatyczne badanie. Mało z tego korzystamy w sumie jeszcze póki co. Tylko trójkę kosztuje. Poproszę. To. Bardziej wydajne badanie części z pomocą hamowni. Hamowni jeszcze nie posiadamy. Ale czekajcie, zobaczmy w ogóle te urządzenia, nie? No to wszystko już posiadamy. Wyważarka czwarty poziom jeszcze będzie. Ok, a to się pojawi, widzę, później. Tokarka, zmieniarka też na czwartym poziomie. Hamownia dopiero przy 15 poziomie, także póki co możemy olać sobie rozwój tego tematu. Więcej miejsc, 20% możliwości, 5% dostania szansy. Chyba to wezmę. Zawsze to jakaś tam drobna szansa na mały zarobek, nie? Mały, bo mały, ale zawsze. Czy 20% to nie jest mało, bo to jest co piąty element, no ale to zazwyczaj są elementy za kilkanaście, czy tam może nawet kilkadziesiąt dolarów, nie? Czy tamtych funduszy, no dolarów, ok. Dobrze, zróbmy sobie, moi drodzy, główną misję. Pech. O. Pech. Hej, kiedy wracałem wczoraj do domu, przez drogę przeszedł mi czarny kot. Nie byłem nigdy przesądny, ale jak zaraz po tym jakiś gwóźdź na drodze przebił mi oponę, to stwierdziłem, że chyba zmienię zdanie na ten temat. Napraw to proszę. Przy okazji sprawdź też, co się dzieje z odpalaniem mojego motocykla. Miewam problemy z włączaniem zimnego silnika. Okej, nie ma tego dużo. Płacą ładnie, doświadczenie ładnie. Bierzemy. Czemu nie mogę? Czemu ci nie mogę zabrać? Co to znaczy? Wiecie co? Chyba muszę się przenieść do naszej podstawowej bazy. Coś mi się wydaje, że gra zablokowała możliwość wzięcia misji, z racji, że tamte dwa stanowiska mamy zajęte, nie? Ale tu mamy fajnie, bo mamy cały sprzęt razy w wersji V3. O. Jeszcze raz mapka. Ciebie, ciebie. No i teraz mogę. O to właśnie chodziło. Czyli gra blokuje się w takim momencie. Szkoda, mogłaby dawać wybór, gdzie postawić motocykl, nie? A, dzień dobry. Indianik. Indian Scout Bobber. Bo taki motocykl posiadam u siebie w domu. Coś pięknego na dobrą sprawę. Idealny dla niskich osób. Dobrze, co my tu mamy? Akumulator. Gdzie ty, panie, posiadasz akumulator? A jest dobre pytanie. Pewnie tu, nie? No właśnie. Demontaż.
No nie mówcie, że muszę zdjąć siodło, żeby zdjąć ten plastik. No ja cię kręcę. Okej, niech będzie. Jak tak mówisz, to niech tak będzie. O, fajny dostęp w sumie. Nie trzeba całej obudowy ściągać. Spoko, loko. Dobrze, akumulator mamy. Filtr oleju, to za chwilę. Puszka filtra oleju, przednia... O, a co ci się z przednią oponą stało? I rozrusznik silnika. Okej, miała być prosta misja, a widzę, że jednak troszkę będzie rozbieranka. No to nie szkodzi. O to to chodzi, nie? Mechanik musi się trochę nabrudzić, żeby cokolwiek zrobić. Okej. Coś jeszcze? Okej, ten docisk. No to mamy to. Od razu idziemy na ściągnięcie opony. Rozmontuj. Chyba to jest wszystko klasiko, nie? Nie wiem, czy mam akurat drugą taką oponę. Chyba, że nam się udaje ją tu naprawić. Zaraz zobaczymy. Patrz, kolego. Napraw. Dodaj części. Da się oponkę naprawić, a przy okazji naprawimy, ale akumulatora nie naprawimy, widzicie? Musimy kupić akumulator. Chyba, żebym spróbował wskoczyć do tamtego poziomu. Nie, nie kombinujmy już. Klep. Akumulator. Nie jest drogie, nie? W sumie. Podziękował. Montaż, kolego. Zamontuj. To było klasiko, nie? Jak on się w ogóle nazywa w tej grze? Status motocykla. Cheyenne Rovers, okej. Okay. No w sumie tak, Indian, nie? Cheyenne Indian, tak to zrobili. Classy, okej. Okay. Classy. Zamontuj, zamontuj. Classy, classy, jest klasyczne, klasyczne. Zamontuj. Jak będzie się wyważało, to od razu zamontujemy akumulator. Balansuj, kolego. Montaż. Coraz lepiej nam to idzie w sumie, można powiedzieć. A mi się człowiek nie gubi z przyciskami, co, je, gdzie i jak. Wchodzi dość intuicyjnie, także, także spoko. Można pochwalić. Daj mi koło. Montaż. No i gra. Czy coś z przodu jeszcze? Nie. Olej, rozrusznik, olej. Ok. Ok. Tarczę hamulcową. Spoko. Ok. No i gra, ok. Teraz tak, będą poszukiwania filtru oleju. Pokrywa zapłonu. Termostat. O, mamy cię, kolego. I puszka filtra oleju i sam filtr oleju. Demontaż. Co musimy, żeby się ciebie tu pozbyć? Zatyczkaś. No tak. Przy okazji trochę płynów. Filtr. I mowa była o puszce filtra oleju. Ciekawe, no, wygląda na czysto, nie? Zobaczmy, czy dam radę ją naprawić. Filtr. Czemu mi nie mówicie, że ja rozkręcam filtr paliwa, a mowa jest o filtrze oleju, nie? Ja cię kręcę, Sebastian. Przepraszam, zakręciłem się. Dlatego, że jest sobota rano, nie? Podamy to z powrotem. Tak mnie to dziwiło, dlaczego to jest takie czyste, po co ja to mam naprawiać, nie? Nie no, nie ma źle. Do filtra oleju zaraz dojdziemy, bo i tak musimy to tu wszystko rozebrać, żeby się dostać do rozrusznika. Rozrusznik będzie chyba z tej strony, co? No, się okaże za chwilę. Okej. Okay. Pokrywa alternatora, rura chłodnicy. A zciągnij to wszystko, kolego. Zębatka rozrusznika, no właśnie. O, i tak to muszę rozebrać. I tak to muszę rozebrać.
czyli dźwignia, zmiana biegu. Świetnie, lecisz out. Stópka, tylko się nie przewróć, nie? Pięknie. Rura chłodnicy. Co jeszcze ci brakuje? Termostat, wąż. Świetnie, pokrywa termostatu. 8000 śrubek. 7000. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Zębatka rozrusznika. No zaraz się do was dostaniemy. Tyk. Jest i rozrusznik. Świetnie. Teraz mi powiedzcie jeszcze, gdzie jest filtr oleju, nie? Dół silnika. On by musiał być gdzieś z tej strony, co? Bo tu jest korek do oleju. A pokażcie, jak działa. Status? Nie. Co ja teraz szukam? Inspekcję. No właśnie. Cyk. Tu, o, jak ładnie mi gra pokazała. I to ja lubię. Okej. Demontaż. Jest i puszka oleju. Świetnie. I filtr oleju. Podziękował. I to mi się podobało. Napraw. Dodaj części. Rozrusznik. A z olejem to już gorzej. Akceptuj, napraw. Ok. Podejrzewam, gdybyśmy mieli ten drugi stół, to może by się to udało naprawić, nie? Ale póki co nie chcę na to wydawać funduszy. Olej, ten olej. Filtr oleju. Puszka filtra oleju. Dziękuję bardzo. Montaż. Cyk. Ok. Brawo ty. Lecimy dalej. Wirnik silnika. Rozrusznik silnika. Kolego, nówka, sztuka. Nieśmigany. Pięknie. Znowu 8000 śrubek. Okej. Mamy to. Dźwignia zmiany biegów. Rura chłodnicy. Stopka boczna. Podziękował. Gdzieś była rura termostatu, nie? No właśnie, wąż termostatu. Coś jeszcze? Stąd chyba już wszystko. Wał silnika. Pokrywa alternatora. No i zaczyna to wyglądać, nie? Na dobrą sprawę musimy wlać olej. Podziękował. I paliwo, bo niepotrzebnie zostało spuszczone. Ok, zobaczmy, czy kolega się uruchomi. Śmiga, śmiga jak ta lala. Pięknie, czyli na dobrą sprawę możemy cię, kolego, oddać. Jesteś gotowy. Piękny, zgrabny i gotowy. Wiadomości, zakończ. Podziękował. Mamy 5000. Wracamy do naszej drugiej bazy w sumie. Mając znowu trochę funduszy, znowu zakupimy parę części. Kurczę, fajnie, gdyby się w końcu udało chociaż tego jednego, go, najlepiej oba dokończyć, nie? Dzisiaj. Taki jest plan w sumie. Okej, okay, no to lecimy z tym. Są eleganckie, AB. To od razu kupimy oba. Cyk, cyk. A tam potrzebujemy klasyczne, nie? Bo też nie mamy. To od razu. Dźwignia zmiany biegów jest tylko zwykła. Górna pokrywa jest elegancka. Pięknie mocowanie docisku. Tylko klasyczne, czyli dobrze zrobiliśmy, ale znowu przyda się. A nie wiem, czy się tam przyda. Zostawię to na razie. Montaż. Elegancki. Elegancki. Nie mamy. Nie mamy. Rura. Nie posiadamy. Dźwignia zmiany biegów, nie? To myśmy to kupili w końcu. Tak, nawet dwa razy. Bardzo miło. Pokrywa elegancka. Bo z elegancką to nie ma mało wspólnego, nie?
No ale ktoś tak to sobie wymyślił. Prawy boczny nie taki. Ciebie już oglądałem, nie? Prawy wydech. Skąd tu takie te fantastyczne się wzięły? Jak ja nie potrzebuję fantastycznego. Wiecie, jakie potrzebuję, nie? Ja potrzebuję the best of. Świece. Raczej innych nie ma. To chyba nie mam. Mam dwie świece? Mam, o dziwo. To miło. Cewka zapłonowa. Świetnie, bo raczej nie ma innej. Ciebie również. Dobrze, chodźmy znowu do sklepu, kupmy tych parę rzeczy. Rura do lodu, a jest tylko zwykła, ok. W sumie mogę kupić od razu obie, nie? Są tylko klasyczne. Ok. Kupię od razu po dwie. Mocowanie docisku sprzęgła. Kurczę, kupię w końcu, przynajmniej spadnie mi stąd. To co, montujemy dalej. Classico, Classico, Classico. Prawy wydech. W końcu go nie kupiłem, nie? Nie zaznaczyłem go, bo po co? Aha, bo on mi się... No tak, bo jest jeden, on mi się odklikał. Okej, to moja wina. Tu, kurczę, mogą być lepsze wersje, nie? Na dobrą sprawę. Tak by to wyglądało, gdybyśmy powoli się zbliżali do końca tego motocykla, co? Czy mi się wydaje? Olej to. Głowica cylindra elegancka. Tyk. Teraz Azro 1. Mam nadzieję, że my się kupili tą B, nie? Cyk. Dolna część gaźnika jest tylko zwykła. Kup dwie od razu. Prawy wydech elegancki. Kup. Klasyczny. Kup. Mamy jeszcze pieniądze w ogóle jakieś? Mamy. Ok. Montaż. Elegancko. I kolejna głowica. Prawy wydech, jak już można, to zamontujmy. No lewego wydechu to wiemy, że nie mamy, nie? Cyk. O, no także filtry i tym podobne. Ja mam w ogóle zawory? Nie mam takich rzeczy, nie? Ani popychaczy. Ja sobie wszystko oznaczę od razu. Zaraz to będziemy kupowali, na to wygląda. Bo tych chyba też nie mam. Pewnie, że nie. Cyk, cyk, cyk. No to elegancko. Kupujemy, moi drodzy. Zawór rolotowy cylindra są tylko klasyczne. To wiecie, co trzeba zrobić, nie? Od razu kupić po dwa. Zawór. Zawór wydechowy cylindra A. Cyk, 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 cyk. Popychacze dźwigniowe. To już jest większy bajer, bo możemy kupić popychacz dźwigniowy. Taki. I taki, a przy okazji, żeby już mieć klasyczne, i do tego zostaje nam kupienie pokrywa filtra. W sumie i tak potrzebujemy. Cyk, 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 co nie? I lewy wydech, elegancki i klasiko. No to co, moi drodzy, montujemy, montujemy dalej. Montaż, kolego, montaż, dziękuję. Elegancko. Przynajmniej tak twierdzą, że to jest elegancko. Ok. Brawo my. Lecimy tu. Może za chwilę, bo tu trochę miejsca się przyda. Ok. I tak, to jest klasyk. To jest klasyk. No, popychacz jest lepszy, bo fantastyczny. Świetnie. Tego nie kupiłem, ale sobie już oznaczę. Widziałem je tam oczywiście, ale nie kupiłem, nie? Nie kupiłem tego w końcu? Okej, niech będzie. Klasyk, klasyk. Fantastico. Ty i ty. Teraz możemy ciebie domontować, powiedzmy. Klasyko.
Oczywiście filtra chyba nie kupiłem, nie? No nie. No to lecimy znowu. Filtr powietrza. I tak będą dwa potrzebne. Śruba popychacza. Co ciekawe, są wersje lepsze, ale też potrzebujemy wersje podstawowe od razu. Popychacz dźwigniowy jest Fantastico. Jest i Classico. Popychacz kolejny jest Fantastico i Classico. Od razu kup dwa. O, aż nam funduszy brakować. Fantastico. To takie drogie jest? Ja cię kręcę. Ja cię smolę. Faktycznie, to drogie rzeczy są. No dobrze, także za chwilę będę musiał jakąś misyjkę ogarnąć. Dobrze, filtr przynajmniej zamontowany. Górna część gaźnika też. Zatyczka filtra, ok, pięknie. Dobrze, tu lecimy z rzeczami Fantastico. Ok, pokrywy to mnie raczej nie posiadamy jeszcze. Na razie nie będę robił nic do zakupów. Fantastico, bo chyba raczej będę musiał zaraz wskoczyć, zrobić misję jakąś. Niepotrzebnie kupiłem dwie, nie? Okej. Te koty raczej nie posiadam, no nie. No dobra, no powoli się zbliżamy. Mam kilka rzeczy, które możemy tu zamontować. Chyba. Tak. Chyba nam już świec brakuje, co? No właśnie, ale możemy też ciebie machnąć. O, ciebie akurat nie mam, okej. Ciebie też nie, ale mamy wydech. Jeden i drugi. Okej. Czy my tu coś możemy? Wał lewy w końcu nie kupiłem, no bo po co Sebastian miałby kupić, nie? Pokrywa alternatowa też nie kupiłem w końcu. Dobra, moi drodzy, ja zrobię teraz na szybko jedną misję, bo jak widzicie funduszy nam na bakier, a i tak do kolejnego poziomu to jest sporo rzeczy. Ja wam tylko pokażę ewentualnie, którą zrobię, ale zanim ją wybiorę, to i tak muszę skoczyć do naszej siedziby podstawowej, bo znowu nam gra nie pozwoli na wzięcie misji, nie? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś, na czym byście mi dobrze zapłacili, moi drodzy. 5000 to płacą, no ładnie. 7000, ale jak ja tych rzeczy nie lubię robić, to nie macie pojęcia, nie? Przyspieszenie. Prowadzenie, prędkość, hamowanie. Nie znikaj mi. Silnik nie ma mocy pomimo wymiany filtrów. Ja to wezmę. To zrobię na spokojnie. Chodzi mi o te pieniądze, nie? O, ładna wersja, podoba mi się nawet. Kurczę, a ten co tu ma jakiegoś? No nieźle, nie? No nieźle. Ładny motocykl, muszę przyznać. Ładna wersja. Dobrze, to ja się tym zabieram, a my się widzimy za parę chwil. Okej, jestem z powrotem, także kontynuujemy montaż motocykli. Udało się trochę zebrać funduszy, ale nie mamy za dużo, bo też musiałem kilka części tam kupić. Także lecimy z tym. Czego nam tu brakowało jeszcze? Na pewno tych dwóch pokryw. Nic tu więcej nie widzę. My to możemy tak też robić po kolei. Fajnie, że można z sklepu korzystać w miarę szybko, nie? Pokryw popychacza elegancka. Wiecie co, ja od razu kupię te trzy klasyczne. Żeby później tu nie wracać. To jest wersja A, czyli ty, kolego. Ty i ty. Świetnie. Brawo. Elegancka, taka brudna, nie? Okej. Ciekawe, czy te są też inne wersje. Zaraz nam sklep o tym powie.
O. No to od razu. To jest wersja A01, czyli ty. Cyk. Cyk. Montaż. Czy żeby to było wszystko, czy ja czegoś nie widzę jeszcze? Zaraz się okaże, nie? Dolejemy na razie płynów. A jak skończymy tamtego montować, to odpalimy sobie te dwa sprzęty. A, tu paliwo było. To jest szkoda, że nie można tego przerwać, nie? To muszę jeszcze raz. Okej. Tylko teraz mnie ciekawi, czy w tym drugim baku też jest paliwo. Jest, okej. Lagi. Okej. Teraz mnie ciekawi, czy ten kawałek, ten milimetr tego paliwa, który zabrał przed chwilą, czy to będzie miało znaczenie, ale to za chwilę. Bo tego jegomościa by wyglądało, że chyba jest gotowy. Chodźmy z tobą jeszcze. Montaż. Nie kupiłem. To. Za chwilę do tego dojdziemy. To cylinder. Ok. Ten wał. Im więcej kupimy, tym więcej zamontujemy od razu. Tyk. No to lecimy z tym. Sklep. Pokrywa alternatowa. Wał lewy. A1. B1. Świeca jedna, druga, rura dolotowa, dziękuję. Mamy to. No okej, zaczyna się, nie? Znowu z tymi drobnymi rzeczami, których nie posiadamy jeszcze. Ale to będzie, myślę, dość w miarę szybki szpil. Bo na szczęście te elementy posiadamy. Cyk. Popychacze też kupowaliśmy. Od razu. No i pięknie. Jeden kolega gotowy. O, jak ładnie teraz to wszystko idzie, nie? Chyba tego nie będziemy posiadali. No właśnie. Popychacz, Maciej mówicie, zawór dolotowy jeden, drugi, popychacz dźwigniowy, jeden i drugi, a nawet w zapasie widzę, jeszcze był jeden. Śruba popychacza, pokrywa popychacza, pokrywa pokrywy popychacza. Okej, gaźnik. Znaczy górna część gaźnika, pokrywa filtra powietrza posiadamy. Filtr powietrza chyba też posiadamy i pokrywę wersji B też posiadamy. Zatyczkę filtra paliwa, no właśnie. No to znowu sklep. Cyk. Cewkę kup. Wirnik silnika. Kup, nie wiem czy mamy wał, od razu go kupię. W razie W. Okej. No tak, drugie cewki nam jeszcze brakuje. To może od razu, jak już tu jesteśmy, to zakończymy temat cewek. Okej. Mamy to. Okej, przepraszam. Wilnik, wał wirnika. O, i dobrze, że wał kupiłem. Świetnie. Te pokrywki brakuje. Mówicie i macie. Ok, no to wygląda, że tą stronę mamy gotową. Jeszcze tu. Tu by było też gotowce. Fajny fotel. Znaczy fotel. Siodło, nie? Siedzenie, siedzisko w sumie.
Czy ja mam kupioną? Nie, to nie jest ta, przepraszam. R. Chleb. Zwykłą, panie. Nie współczesną. Byś mnie teraz nabrał, kolego. Dziękuję. Ta współczesna, czy ta klasyczna, jest ładniejsza niż ta elegancka, nie? Przynajmniej dla mnie. Posiadamy taki sprzęt. Górna pokrywa sprzęgła. Tego nie posiadamy jeszcze. No już posiadamy. I co? Byłoby wszystko? Dolewamy płynów. Konserwację. Dolej oleju. Bardolak. Dziękuję. Do drugiej legi. Pokaż mi, czy potrzeba dolewać paliwa. Tak, paliwa brakuje. Ok. Zobaczę oglądanie statystyki. No wszystko powinno być na 100%. Jest, nie? 100%, 100%, 100%, 100%. Żadnych braków nie posiadamy, to cieszy. I zobaczcie, że w klasyku wszystko mamy na 50, powiedzmy 50%. Okej, okay. Już ci dolewamy tego paliwa, bo widzę, że marudzisz. Okej. Okay. Pokażę jeszcze raz status motocykla. Dlaczego, czego brakuje, moi drodzy? Czego ci, kolego, brakuje? Czego ja nie widzę? Aha, już wiem, pamiętam. Pamiętam, przypomniało mi się, moi drodzy, przypomniało mi się. Brakuje tej szybki tutaj z tej strony, nie? Montaż, tak, tego ci brakuje, a w końcu go nie kupiłem. Tak, proszę bardzo. Nie wiem, co się w ogóle wydarzyło, że nam zabrakło. No i teraz będzie 100%? Też nie. O co, kaman? Czego jeszcze brakuje? Zaraz się dowiemy. Zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. Nie konserwacja, status motocykla chciałem zobaczyć. Też paliwa, czyli jednak ten milimetr, który tutaj zabraliśmy, ma znaczenie. No i dolał, nie? Szaleńczo. Nie to, przepraszam, status. Jest paliwo, jest 100%, tu mamy wszystko tak, jak być powinno. Elegancko. I zobaczcie, jedynie czego nie mamy na full, to brakuje 2% przy hamowaniu, nie? Wszystko inne na 100. A to ciekawe, że tych 2% brakuje. Dlaczego by miało brakować? Czego mamy ewentualnie nie halo? Trzeba by to przeanalizować, ale mi się wydaje, że w tych rzeczach hamulcowych wszystko powinno być ok. Kierownica, akcesoria, elektronika, zbiornik paliwa, wydech. Przednie zawieszenie. Tylne zawieszenie. Silnik. Przednie koło. Klocek hamulcowy, lewy, prawy, elegancki, elegancki. Zacisk elegancki. A tylne koło. Tu nie ma innego, bo jest tylko klasyczne mocowanie tylnego odciska hamulcowego. Natomiast tylna tarcza hamulcowa. O! Tu jest błąd, widzicie to? Dlaczego tu jest fantastyczna? I to musimy, moi drodzy, naprawić. To tak być nie może. Fantastyczna, nie ma wersji. Pokażcie nam mi sklep. No to jest bez sensu w tej chwili. Ale nie ma lepszej wersji. Więc tu jest ten problem. Ok, czyli 100% tutaj, moi drodzy, nigdy nie będzie. Ale teraz mnie ciekawi, czego mi tutaj brakuje. Czego brakuje w tym elemencie?
Dlaczego tu jest 99% przednie koło? Jest wszystko, tylne koło. Jest wszystko, silnik. Czy ja czegoś tutaj nie widzę? Jest wszystko, przednie zawieszenie. Przedniej osi brakuje. To dziękuję bardzo. Ciebie tu brakuje, moi drodzy. No i go nawet nie mam, nie? Sklep. To skasuj. Podziękował. Kup. Taka pierdołka, nie? A potrafi namieszać. No i dziękuję. I powinno być ok. Status 100%. Pięknie. O to chodziło. Także, moi drodzy, mamy to. Mamy dwa potwory. Inaczej. Mamy klasyka. Czyli piękny sprzęt, taki jak wyszedł ze salonu, ze fabryki, oraz wersję Fantastico Bonanza, nie? Zobaczmy, jak brzmią te motocykle. Nie to, to. Ładny dźwięk. Okay, zobaczmy tego Fantastico. Jest różnica, prawda? Czy nie? Może minimalnie. Teraz sobie, moi drodzy, sprawdzimy, jak to wygląda podczas jazdy. Klasyk najpierw. Robimy sobie test na przyspieszenie. Tutaj w tym miejscu, na tym całym długie. Zobaczymy, ile się rozpędzi do samego końca. Gdzie ty, kolego, jesteś? Ustaw się dobrze. Mógłbyś tę koszulkę zmienić, bo wygląda na przepoconą, wiesz? Cyk, świetnie. Jedziemy. To 42, tak? Nie ten przycisk, przepraszam. No, wydaje się, że jednak troszkę ten dźwięk jest inny. Chyba mu się trudniej skręca, mi się wydaje. No właśnie. Przepraszam. Na szybko tam postaram się dojechać. Przy mniejszej prędkości mi się wydaje, że ma lepszy skręt, ale przy większej już gorzej. Albo po prostu za szybko jechaliśmy, nie? No też tak może być. Dobrze, ustaw się tak ostatnio. Tamten osiągnął 142. Zobaczymy. Okej, okay, ten się zablokował na śpiącym policjancie. Ciś, ciś, kolego. Cyk, cyk. Okej. Okay. Jedziemy. W momencie skoczyło na 178. No to okej, okay, okej. Okay. Jakaś różnica jest, prawda? Dobrze, moi drodzy. Mamy klasyka. I mamy eleganta. I jeszcze chciałbym do kompletu zrobić tego fantastycznego i nowoczesnego. Tak, żeby zobaczyć wszystkie, jak one wyglądają, nie? Jakie są różnice pomiędzy nimi, jeśli chodzi o wygląd. Oraz troszkę i ich osiągi. Dobrze, moi drodzy, ja mam co ciąć, mam czym się bawić, żeby odcinek wyszedł w miarę logiczny. A do was mam pytanie, którego sobie zostawiamy, a którego sprzedajemy? Czy idziemy w klasyki, czy idziemy w współczesne, czy tam fantastyczne na dobrą sprawę? No, powiem szczerze, klasyk mi się jakoś bardziej podoba, nie? Nie, ja mam zamiłowanie, że pojazdy powinny być w oryginale.
Ale to jest kwestia oczywiście gustu. Na tę chwilę Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, dziękuję za dotrwanie do końca. Się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!